Cześć, z tej strony Enek.pl, witam was już w 11 odcinku Adventure Tech, tak, 11. I tak, dzisiaj sobie zrobimy zasilanie energii z Buildcrafta. I tak, część rzeczy sobie przygotowałem już, bo potrzebna nam będzie ropa. Dlaczego nam będzie ropa potrzebna? Bo będziemy przerabiać. Jak tu widzicie, stworzyłem monitory. Monitory, bardzo prosta receptura, to jest glass panel, w środku dookoła zwykły stone i na razie to będzie taki panel kontrolny z przyciskami, tutaj na razie z tyłu nic nie ma, bazaltu mi brakło, będę musiał dokopać. Tutaj tak jak widzicie, porobiłem to co miałem porobić, pododawałem, poustawiałem ładnie i dodałem drugi item, sink, żeby nie było, pokazuję. Wiesz, wiaderka zajmują miejsca w tym, w skrzyni, czyli najlepiej, żeby poszły do beczki. I tak, co my tu mamy? Mianowicie tak, zrobiłem takie wejście. I tu będzie całe zasilanie z Buildcrafta, znaczy tworzenie mocy z Buildcrafta. Będzie ono bardzo podobne do tego zasilania, które zrobiłem na serii z dupy razem z Murzynem. Tyle, że tym razem pokażę wam, jak to zbudować. Tak, do tego tanka będzie się kierował olej z tego... olej, znaczy ropa... olej, jak to zwał, jak zwał. Tutaj będą rafinerie. Rafinerie zaś będą przerabiać na... paliwo, które będą odkładane w tym tanku i rozsyłane po silnikach. Tu będą silniki. Tu będzie rurka. Tak, jakaś tam rurka. Dobra, co jeszcze potrzebuję? Bo skraftowałem sobie... tak, skraftowałem sobie pompę. Już pokazuję, jak się robi. Tank plus mining well. A mining well w ten sposób się robi. Nie jest drogie. Żelaza trochę miałem to. To narobiłem, do tego jeszcze tak zrobiłem teleport tether, będzie mi potrzebny, jego też nie jest drogie, i zrobiłem item teleport pipe, gdyż no będziemy z daleka pobierać ten olej, jest trochę drogie, ale tam jeszcze trochę się diamentów znalazło, zostało 36 bodajże, jakoś tak, nie wiem, trochę kopałem jeszcze. I tak, potrzebować jeszcze będę, tak, na pewno golden, rurki, co jeszcze będę potrzebował, transmitter, ale taki specjalny transmitter, Sparecrafta i odbiornik, receiver podobnie kraftowany. Jak fajnie, że to tu mam. Podobnie kraftowany jak tam. Czyli... i tu redstone. Tak. Oh yeah. Dobra, mamy to. To... co nam może jeszcze brakować? Silników. Silników. Oczywiście trochę recept dodałem. Zaraz wam pokażę jakie. I są to między innymi silniki. I teraz będziemy potrzebowali zwykłych redstone'owych silników, gdyż... a tu jest. Redstone'owe silniki, to są te. I skraftować potrzebujemy ich 4. Successful. Pójdźmy zobaczyć, jak to się tam będzie robić wszystko. O! Zajebiste ilości temu wpadło, zajebiste rurki. I zajebiście się zaczęło kraftować. Pierwszy silniczek gotowy, drugi gotowy, trzeci gotowy, czwarty chyba też. O, i mamy 4 silniki jak ta lala. 4 silniki i tak, tam gdzieś jest piasek, znalazłem ropę. Tak więc po nią się wybierzemy. Mam nadzieję, że wszystko zabrałem już ze sobą, co potrzebuję do tego przedsięwzięcia. Ewentualnie wezmę sobie cobalstona.
żeby mi to nie przeszkadzało. I lecimy z koksem. I dobra, ja się widzę z wami na miejscu, bo nie widzę sensu, bym to pokazywał wszystko. Jak tam idę, biegnę. Na pewno będę skakał, żeby szybciej dojść. I tak, piasek jest gdzieś tam. Wow, 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 wow. Tędy dojdę. O, z Red Powera drzewo. Nie, z Tomcrafta drzewo. Jak na tych teksturach wygląda, ja pier... O, fuck. Jeszcze nie widziałem tego drzewa na tych teksturach, ale powiem wam, że zajebiście wygląda. Dobra, ja sobie idę już na tą pustynię. Widzimy się na pustyni. O, a tu jeszcze znalazłem po drodze to takie magiczne drzewko. Już nie pamiętam, jak ono się nazywało. Ale... No powiem wam, że świetnie wygląda na tych teksturach. I te pnie. Zajebiste. Dobra, lecimy dalej. Już widać pustynię. No i jestem na miejscu, popatrzcie. Jest olej, pięknie płynący. Jej. Płyniemy? Nie, 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 nie. Tam jest krowa, tam nie płyniemy. Mamy się zająć robotą. Więc tak, co będzie nam potrzebne, by to zrobić? Postawimy tak. Pamiętajcie, pompę trzeba zawsze umiejscowić nad najwyższym blokiem. To jest taki source, źródło oleju. Tak więc pompę bierzemy. Ach. Okej. Okay. Pompę już tu mamy. Teraz potrzebujemy rozstawić silniki. Więc sobie rozstawimy te silniki. Ja tu może zrobię takie małe podejście. Ach. Brzydko to wygląda. Ale ten teren tu jest brzydki. Popatrzcie na mapę. Wioska tu jest. A nie chcę mi się jej zwiedzać. Nie wiem jak wam, ale mi się nie chce. Zostawię ich w spokoju. Na razie mi nie przeszkadzają. To będzie tak. I teraz ja sobie zrobię tak. To teraz tak. Postawić trzeba cobblestone'a. Dookoła. Już mi się noc zbliża. A jestem na odludziu. Ale dobra, w sumie mam pisfula włączonego. Nie chciałem nigdzie zginąć po drodze. Zrobimy tak. No mam nadzieję, że to tak zadziała. Już jeszcze tak nie kombinowałem. Ale sprawdźmy. Powinno trybić. Kabel tu, 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 tu i tu, i tu. A jak będziemy mieli olej, to będziemy ustawieni. Będę mógł zbudować quarry. Zwał jak zwał. Dobra, już postawię. Nie będę chamem. Czy ja mam dźwignię przy sobie? Tak, owszem, mam. Cieszy mnie to niezmiernie. Dobra. Wygląda na to, że silniki działają. Te też. Czy jest ok? Teraz tak, trochę złotych rurek, trochę w sensie niewiele. Tu nie będziemy się rozrzucać. Gdzie ja mam te stringi? O. I tak robimy waterproof, czyli wodoszczelne. Ach, czy sobie zrobię. I ta ropa stąd powinna nam płynąć automatycznie. Też muszę zrobić waterproof. Podobnie się robi.
Fitem teleport pipe. Podobnie się robi tak. Ustawmy sobie częstotliwość. Czekajcie. Dam tu 10. Set 10 i nazwę to pompa ropy. Ok. Zwracanie ustawiamy na false, zostawiamy z powrotem tak jak było. I co tu jeszcze musimy zrobić? Otóż mamy nasz receiver. Receiver, mój drogi receiver, jak widać, współgra z redstone'em. I otwierając go prawym przyciskiem, mamy GUI. Ja sobie tu nazwę pompa oleju. I tak możemy ustawić, żeby to było wygląd takie malutkie, takie małe, takie, widzicie, jakie to takie małe. Lub możecie ustawić, żeby to wyglądało zwykłe, takie duże. Ja zostawię to na razie takie duże i gdzieś tu jeszcze muszę umieścić teleport tether. Mam nadzieję, że mi świata nie rozwali. Na razie go dam na widoku. F9 jak wciśniemy, możecie zobaczyć, pokazuje nam się obszar, jaki nam się załaduje. Jeżeli nie będziemy w tym miejscu, to obszar będzie nam się cały czas ładował. O co nam chodzi? Pompa oleju. No i dobra, trzeba pójść teraz wrócić do domu. To mamy gotowe. No i dobra, wracamy do domu. Jest ciemno, jak w dupie. Krowy, no nieważne, jest ciemno. A czekajcie, bo nie wiem, to chyba jak się posadzi, to można chyba sobie posadzić koło domu i to będzie rosło. Trzcina, bambusy, czy jak to się tam zwie. Olerstwo jedne. Ja tego sobie wezmę trochę. Mam pewien pomysł, jak to wykorzystać. To no dawać, wszystko poszło. I skóra mi się bardzo przyda, bo ja się tu nie pojawię, a krówek tu jest sporo. Nie ma skóry. Dawaj skórę. Któraś jeszcze? Pod nóż? Aha, dupą się do mnie obracasz. Więcej żarcia niż skóry. O, jajeczko. Trzeba jakąś farmę kurczaków zrobić. O, jeszcze jedno jajeczko, dobrze. Bardzo dobrze. Dobra, ja wracam do chaty. Popatrzcie, jak to drzewo fajnie w nocy wygląda, jak się świeci. Zajebiście. Ale bym się nie spodziewał. Dobra. Home sweet home. Już jesteśmy w domu. I mamy teraz za zadanie podłączyć rurę. Mianowicie Golden Waterproof, to miejsce i też potrzebny jest jeden waterproof. Ok, mamy pompę, ustawiamy pompę, receiving not true. Teraz będą nam zwracać, ale czemu nie zwraca? Otóż tak, mianowicie ja to sobie chyba gdzieś, nie wiem, na razie tu postawię. Tu. Boż, gdzie ja mam to postawić? Odwieczny dylemat. Dobra, niech będzie tu. Sprawdźmy. I tam było pompa oleju. Ok. Pompa oleju i teraz trzeba dać dźwignię.
dźwignię i modlić się, że to wszystko zadziała. Tam się silniki jeszcze będą rozgrzewać. No, zobaczymy. Czy Enek dał ciała, czy nie dał ciała. Pompoleju, mam nadzieję, że to tam nazwałem tak Pompoleju. Tak, nazwałem Pompoleju. Pompuje mi olej. I nie jestem nawet tak daleko. Dobra, niech sobie napompuję trochę tego oleju. Ja tu jeszcze muszę trochę rurek porobić. I co będziemy jeszcze potrzebowali? Rafinerię. Rafinerię. Jak drogie to było? Refinery. Otóż. Mutanki. Diamond Gear. Znowu Gear. Ech. Dobra, nie ma sprawy. Zrobi się. Tank. Olej, 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 olej. Woda, woda, woda. Może na przyszłość zrobię. A. Czy mi jeszcze starczyło tyle. Na tą przyszłość. 7. 7, 7. Dobra, niech będzie 7. Tak, tak. Potrzebuję Diamond Gear. Trochę mam tu teraz dziwne lagi. Zaraz to się postaram ogarnąć. Ale przez to, że się chunk musi ładować. Ale z tym sobie poradzimy. Koło. Mianowicie złote. Poproszę, dziękuję. No, te lampy chodzą, chodzą. No. Robicie się? Zrobiło się. Koło złote, przeplecione diamentami. Czterema diamentami. Pięknymi, złotymi, znaczy złotymi. Lśniącymi diamentami. Like this. Dobra, mamy Diamond Gira. Co tu jeszcze jest potrzeba? Redstone Torch. Redstone'a mam bardzo, bardzo, ale to bardzo, 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 jeszcze bardziej mało. Więc oszczędnie, tyle ile potrzeba. Merci. A więc Redstone Torch. Tank. I Gira. Dobra, mamy swoją rafinerię. Na razie tylko jedną. No niestety nie stać mnie na więcej. I dam ją tu w środek. Tylko już nie pamiętam, jak, który to kierunek był. Oj, nie ten kierunek. O jest. Widzicie, przez was rozwaliłem. Tak to jest, jak się człowiek stara. Czyli musi być to tak. O Boże, nie, znowu nie tak. To drildo ma za dużą moc. O, tak. Dobra, to sobie na razie zniszczę. Łapką, bo łapką. Tak, tu będziemy potrzebowali valve pipe. Valve pipe. Robione. Aha, wooden pipe i lever. No, ty na razie nie będziesz potrzebny. Drewno. O, świetnie, nawet nie wiedziałem, że można na tym postawić dźwignię. Kto wiedział? Szkło, czy ja szkło miałem tutaj? Na pewno miałem szkło tutaj. Szkło. Drewno.
Dobra, wooden pipe. Dźwigniałki. I nie? 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 A to może waterproof mają być wooden? A raczej na pewno. Dwie sprawdzimy zaraz. Oj, pewnie tak. A jak nie, jak tak. Valve pipe. Przepiękna rurka. W sumie na razie tylko jedna mi wystarczy. I ją postawimy, moi drodzy, tutaj. Tutaj będzie szła. Tych pochodni dziadowskich się pozbędziemy. Mam 20 FPS, co jest? Trzeba to ogarnąć jakoś. Golden Transport. Dobra. Dlaczego Golden? Bo są to najszybsze rury. Oh yeah. Tu jak widać, olej się zbiera i jest dobrze. Tu zrobię takie połączenie, taką bramkę, tylko potrzebuję bramki logiczne, że jak... No jak zrobię, to wam powiem, jak to będzie. Tu będzie bramka, która będzie dawała sygnał, jak ten tank... W tym tanku będzie miejsce na ten, na liquid. Wtedy będzie dało sygnał dla pompy. Ja może na razie wyłączę, żeby mi to nie lagowało niepotrzebnie. Trochę sobie Enek musi tu oświetlić. Nie tylko dla mnie, a i dla was. Dobra. To będzie potrzebowało zasilania, by przerobić na paliwo. Więc trzeba zrobić silniki, combustion engine'y. Tak. Może trochę tak nie po kolei wszystko robię. Posz. Potrzebne mi to będzie, tak, tu będzie valve pipe. Tu do góry, na dół. Pod silnikami. To będzie docierać do silników. Kaktus. Dobra, wiecie co, ja sobie przygotuję te rzeczy wszystkie, które mi będą potrzebne. Takie jak combustion engine. Combustion engine. Ich tam, dobra, na razie wezmę 5, skraftuję. 5 wooden planks. Successfully. Trzeba będzie przerobić trochę desek. Ech. No dobra, się przerobi. Się ładnie kraftuje. Dawać mi silnik jeden. Dawać mi silnik drugi. A i zrobimy sobie jeszcze. Może ja tu miejsca nie mam. Muszę się tego pozbyć. Jajko to. Trochę więcej rur będę potrzebował. Niech będzie stack. Stack. Nie, no nawet stack nie wyszedł. Tych rurek niekoniecznie wszystkie. Dobra, wszystkie. Przekonaliście mnie. Te rurki to dalej będę potrzebował. Aqueous akumulator. Z modyfikacji thermal expansion. To robi się tak. I co jeszcze robi się tak?
Pistony. Deski trzeba dodać. Dobra, ja idę deski dodać, zaraz będę. No dobra, jestem i przygotowałem sobie to, co będzie potrzebne. Tutaj wrzuciłem, mam Accus akumulator. Zaraz wytłumaczę, co ten blok robi. Też zrobiłem wooden conductive pipe, golden conductive pipe. I co tu jeszcze jest? Water valve pipe. Iron waterproof. Dlaczego iron? Zaraz to się wszystko wyjaśni. No i dobra. Pierw sobie połóżmy silniki. Koncepcja będzie tak. 2, 3. Mamy 6, więc zrobimy tak. Teraz, żeby nam się to wszystko sobie podłączamy w ten sposób. Tu. I tak, tu idzie valve pipe. Bo valve pipe iść musi. Tu pójdzie na skrzyżowanie. Jeżeli damy tu złotą rurę, może cofać, ten płyn będzie krążył tak w jedną i w drugą stronę niepotrzebnie, a można zrobić iron, golden, czy tam golden, iron, waterproof pipe, bo to jest właśnie iron, waterproof pipe i golden, waterproof pipe, która daje nam golden, iron, waterproof pipe. I ją sobie umieszczamy tu. I tak. Gdzie to ma iść? Dobrze, ja to robię. To ma iść tu. Nie. Olera, nie. Moment. No dobra, na razie dam tak. Później to pokombinuję, jak chcę to rozwiązać. Żeby to miało ręce i nogi. Dobra, lecimy z koksem dalej. Tą rurkę, znaczy tak, ta rurka na pewno jeszcze musi iść tędy. Tu będzie wrzucana, podawana woda. Skasiłem wam światło, wiem. Już zapalam. O, na razie tu. I zrobimy. Tutaj damy ten Accus akumulator, o którym już wam wcześniej wspominałem. I tak. Poczekajcie, tu jest przód. I ona ma swoje GUI. I ten Accus akumulator sam tworzy wodę. Samiuśki. I tutaj mamy ustawienie panel konfiguracyjny. Z którymi wyjściami co ma iść. I oczywiście to ma też wszystko kolor. Ja tu wszystko wyłączę. I na górze zobaczymy. Stworzę i zostawię na górze wodę. Zostanie. Czy nie zostanie? No go, 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 go. No, woda poszła. Poszła i leci tu do tych silników. Bardzo dobrze. O to mi chodzi. I ona będzie rozsyłana po tych silnikach. To tworzy za darmo wodę, bo woda w świecie jest za darmo, więc... Tu możemy automatycznie aż wyłączyć lub kontrolować redstone'em, jeżeli chcemy. No to takie małe pierdółka. Jak będę używał, to wytłumaczę wam to dokładniej. Teraz tak, wooden. Obrócić w porządną stronę. Wooden.
obrócić, obrócić i obrócić. Ok, teraz conductive. Wooden conductive pipe wyciągają z tych silników energię, więc one są tu na wagę złota. Aż znowu wooden. Tu jest golden conductive. Ciach, ciach, ciach. Ciach, ciach, ciach. I co? To będzie na razie szło tu. I będzie szło tu. Tak, tak. Mam takie wyjścia energii. No dobra, jeszcze waterproof potrzebuję. Mianowicie zrobimy to tak, 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 tak i valve pipe. Valve pipe, ostatni valve pipe. Nice. Nice, nice, nice. Jeszcze raz nice. Potrzebuję na rozruch dwa wiaderka oleju. Raz, dwa. Do tego silnika wrzucę olej jak na razie. I go odpalę dźwignią, którą mam tu. On będzie nam tworzył energię. Na razie jest to wygląda jak poplątane z przemieszanym. Niemniej jednak o to chodzi, żeby stworzył energię. Teraz tak, potrzebuję jeszcze patyk, patyk, patyk. Tak, na szybko. Patyków 4, dźwignię 4. Dziękuję. Na razie będzie wszystko manualnie, póki nie mamy jak co robić. O dobra, niech będzie tak. Puścimy trochę oleju do rafinerii. Rafineria nam się zapełni. I teraz tak. No jeszcze te conductive potrzebował. Tymczasowo puścić energię tędy do rafinerii. To jest konieczne. Dobra, rafineria zacznie sobie przetwarzać i nalewać do tanka. Jeśli będzie tylko taka możliwość. Oczywiście ja to sobie przyspieszę, wrzucając trochę więcej oleju do wyższego silnika tu na górze. I dając mu dźwignię. Tam sobie z tyłu redstone'em podłączymy, żeby to wszystko działało. Na razie potrzebuję tylko stworzyć paliwo. No i dobra, myślę, że jak na ten moment nam wystarczy, to oczywiście da rady przyspieszyć. Zrobiąc tak, i ja tu zaraz przyjdę z wodą. No i dobra jestem. Popatrzcie, jeżeli postawimy co najmniej dwa źródła wody przy tym Aquius akumulator, patrzcie jak szybko woda będzie się tworzyć. Oto ona się automatycznie wypompowuje z tego bloku, więc automatycznie będzie tam nam zasilać. A co z rafinerii nie płynie? Jeszcze za mało. No dobra,
tym momencie skończymy ten odcinek. Ja to na razie zniszczę. Tu nie będzie to potrzebne. Następny już sobie to dokończymy. Tak, żeby działało. I może nawet połączymy z tym monitorem. Nie wiem, zobaczymy. Ale jak widać, no na razie jest taki pajączek. Ale tak to mniej więcej będzie działać. Może ja to jakoś przesunę, żeby było bliżej, gdzieś ładniej. Albo tam wszystko pod ścianę. Bo też tak mogę. Też się zmieszczę, chociaż mogę się nie zmieścić. No ale dlaczego oleju nie wysysa już? Dlaczego? Czekajcie. To można ustawić po swojemu. O. Dobra. To powinno być tą stroną, tylko ten olej powinien już tu płynąć. Albo przynajmniej być w rurach. A nie jest. Nie, no to nie ma różnicy. Dobra. Golden, wszystko jest golden. Dobra. W tym miejscu skończymy ten odcinek. W następnym sobie to dokończymy. Tak więc, jeśli odcinek Wam się podobał, to się cieszę. Zapraszam do kolejnego odcinka. Pozdrawiam Was gorąco, trzymajcie się i cześć!